Witam was wszystkich Odyn z tej strony. Kolejny piękny poranek. Może nie taki piękny, bo jest zachmurzenie, przed chwilą padało. Jedzie furgon z archeologami. To białe auto, o. No i ja się teraz będę wybierał do sklepu i potem tutaj przyjadę, żeby pomóc. Także widzimy się w sklepie albo gdzieś indziej. Sytuacja wygląda tak, że dzisiaj wyjeżdżam z Mazowsza i musiałem kilka tutaj spraw załatwić. Jedna z nich to jest, dostałem pismo zwrotne ze starostwa w Iławie i musiałem podjechać na pocztę, żeby spakować te rzeczy, które mogą być zabytkami, do koperty i wysłać im do biura rzeczy znalezionych w Iławie, no bo muszę im to dostarczyć. Tak przynajmniej napisali w mailu. No i w miarę to tak ogarnęli, no. Tak jak powinno być, tak to wygląda. No i co? Byłem też zjeść coś kupić. Kupiłem jakiś tam proszek. To stylo z tym alarmem. To jest pogrom. Papier toaletowy kupiłem, bo tego zawsze mało. No i co? I teraz chyba jadę coś z tą szybą ogarnąć. Bo tak z tą szybą nie mogę jeździć, cholera, bo mi dowód zabiorą. Idę tu poszukać jakiegoś mechanika, może akurat będzie miał namiary na jakiś szrot i mi to zrobi w 3-4 godziny. I znowu pika to stylo. Ktoś wie, o co chodzi z tym alarmem? Dobra, idę to wypełnić, wysłać i widzimy się na wykopaliskach albo u mechanika. To będzie materiał z tego, jak piorę. Ano w piorę w takiej miseczce. Tu mam proszek do prania, tu mam jakieś do mycia zębów, pierdoły. Tu są brudne rzeczy, tu są czyste na zmianę. Jeszcze będę tu wskakiwał. Jest 16 stopni i jak możecie zaobserwować, po wodzie jest lekki deszczyk. Ale dla chcącego nic trudnego. Tu mam już wyprane rzeczy, które jeszcze muszę wypukać. No i w zasadzie cholera tyle. Spać widzieliście, w jakich warunkach śpię już nieraz. Czasami się tam uda przespać w jakiejś izbie, czy to u archeologów, czy to gdzie indziej, no. Zobaczymy, co przyniesie los, no cholera. Ale jest fajnie, jest naprawdę bardzo fajnie. To jeszcze będę musiał wymyć jeszcze raz te wszystkie konserwy, bo śmierdzą rybą. Muszę po prostu wskoczyć do tej wody, wziąć każdą puszkę i ją dobrze przemyć. I w zasadzie tyle. O godzinie 12 dzisiaj wyjeżdżamy na zamek prawdopodobnie. Jeszcze nie pamiętam gdzie. Zabijcie mnie, ale mnie nie pamiętam. I cholera, jest godzina 10, więc śpieszę się. Trzeba jeszcze sporo rzeczy zrobić. Dobra, jeszcze się przypakować w aucie. O Jezu. Saper spakowany. Stylacz tam stoi. Jestem na bazie studentów. I tak to mniej więcej tutaj wygląda. Tak urzędują studenci wraz z archeologiem. I tutaj jest stół z wszystkimi znajdźkami, z wszystkimi rzeczami, które znaleźliśmy przez ten okres poszukiwań tutaj na tym stanowisku. Pokażę wam ceramikę. Tutaj jest też naparstyk i toszcze, które znalazłem. Tu jest pan Włodyjowski. Najfajniejsze rzeczy. Tak, z najfajniejszych rzeczy, cholera, to jest tak. Przede wszystkim mi się najbardziej podoba ta fibula. Co to dokładnie? Z podwiniętą nóżką, Algren 162. O, nawet taka nazwa, widzicie. Konstrukcja kuszowata, bo przypomina kuszę. Masz tutaj taką cięciwę, prawda? Jak w kuszy. Dokładnie. Tutaj moneta z XVI wieku. Tam jeden widz napisał, że te dwa klucze, które tutaj widać, widnieją, to oznaczają, że ten, kto bił te monety, władał dwoma mocarstwami. Tak, kolejna jakaś rzecz, która tu jest fajna. Tu jest wąska, oczkowata, tylko bez oczek. Fibula. Fibula, tak, zapilniczka. Brązo, z brązu wykonana, tak zwana oczkowata, trzecia grupa według Almgrena. A tutaj już jest z oczkami, fragment fibulki oczkowatej, podwójne takie rzędy oczek.
Tak zwana seria pruska. Pruska. Tutaj jest kawałek spod stopionej tej fibulki pewnie. Tutaj są jakieś ceramiki, coś tu jeszcze jest. Pruska dlatego, że najwięcej w Prusie wychodziło tego typu zabytków. Aha. Tutaj też jest element. Tutaj też takiej podobnej fibulki, tylko że z kolei główka. Tu jest nóżka, a tu będzie główka. O. Faktycznie. Tylko to już jest podtopione. Nie, to jest. Tak, a tu jest element tej sprężynki jeszcze, nie? Tu jest sprężynki, tak. I one są charakterystyczne, bo mają takie płaskie, rozklepane sprężynki, podczas gdy inne fibule, tak jak ta, już mają z okrągłego drutu robione. Dokładnie. Ale ta jest naprawdę bardzo ładna. Faktycznie jak kusza wygląda. No. To jest późniejsza, prawda? Ta jest późniejsza. Tak. O, tu się nawet doda dokleić. Będzie jak gulał. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? To jest wczesny Rzym, to jest późny Rzym. To jest późny Rzym. No tu jeszcze mamy różne elementy, ale już takie stopione, urwane, to już trudno będzie to w ogóle spasować do czegoś. Znaczy, no, nie wiem, tutaj kawałek ostrza, jeszcze to nie wiemy, co to dokładnie jest, nie? No albo nożyczek w tym momencie mogło, bo ładne ostrze. I to jest z tą patyną ogniową. Tu jest ładna patynka ogniowa, dlatego się tak ładnie zachowało. No a tutaj niestety dalsza część odłamana. A przypalał czymś, no. Tutaj, co to jest? Tam jest sprzączka do pasa. I też z ogniową patyną, dlatego się tak fajnie zachowała. Tu jest jeszcze, masz taką dużą. O, tutaj jest duża, dokładnie, sprzączka. Co o niej możesz powiedzieć? To jest z pasa? Też, no też od pasa, oczywiście, że od pasa. Po prostu, no... Pierwszy, drugi wiek, powszechne. Powszechne w pierwszym, tak. Drugim wieku, fajnie. I tak, tutaj jest element, którego jeszcze nie wiemy, tak? Może być zapięcie naszyjnika, ładnie facetowane, ale to znaczy, że tak wielokątnie ścinana ta krawędź jest. No. Świetnie zachowane, także srebro dobrej jakości. No, trzeba poszukać analogii, no to prawdopodobnie zapięcie naszyjnika będzie. Wczorajszy traf. Super. I tak, tutaj jest, saper mówi, że to jest ostroga. Nam się to z archeologiem osobiście kojarzy z Johnem Wayne'em i Dzikim Zachodem. Tak, John Wayne w Brudnicach tam przejeżdżał i jakichś bandytów gonił, czy on sam był bandytą, nawet nie wiem. Ale tak, tutaj jeszcze jest jedna klamerka, tylko nie wiadomo, czy jest z tej epoki. Chyba nie. Chyba nie, bo to jest takie jakieś za duże. Znaczy prostokątne też się zdarzały, też występowały też się zdarzały? W tym czasie, natomiast no to nie do końca. To nie do końca mi pasuje na taką... Tutaj te żużle, co tutaj są żużle, bardzo fajna sprawa, więc mamy dowód, że razem się bawili, prawda? Topili żelazo tutaj. Topili żelazo. No i stąd te paleniska może właśnie, no? Może stąd. Tu jeszcze główka zapineczki. Aha, faktycznie. Znowu zachowane, masz sprężynkę, kawałek podtopiona, główki, nie? Podtopiona mocno, tak. I ile jeszcze będziecie tutaj na tych wykopaliskach? Teraz jeszcze 2 tygodnie i później w sierpniu jeszcze przyjeżdżam. Jeszcze w sierpniu. To może was tu jeszcze odwiedzę. Zapraszamy. I tyle w temacie. Jak widzicie, jesteśmy w drodze i zdarzyło się coś takiego, że przed nami jechał koleś tirem z 2 kontenerami i coś mu się chyba zaczęło jarać w tych kontenerach, albo mu padło sprzęgło, się zaczęło jarać, albo nie wiem, coś innego, ale cholera, ja się już chciałem zatrzymać, bo mówię, pewnie znowu kable jakieś popaliłem. Saper zaczął głowę wystawiać przez okno. Ja też zacząłem głowę przez okno wystawiać i poczułem po prostu, że to wali od tego tira, przed którym jedziemy. No i na szczęście nic tam się nie zjarało, no ale szkoda faceta, że mu chyba poszło sprzęgło w tym tirze, bo tak zapiło, że szok. Ja muszę sobie jeszcze przewietrzyć tutaj. Dojechaliśmy na miejsce i idziemy zobaczyć, co się dzieje. Na razie wiem tylko tyle, że jestem obok muzeum. Przede mną są jakieś figurki. No kurde, lepiej trafić się nie dało, kąpielisko do przeczesania. Trzeba tylko właściciela poszukać. Tutaj są wykopaliska archeologiczne.
Na razie jest jedna wielka ściana. Czego ty tu szukasz już? Szukasz zabytków bez pozwolenia? Nieładnie, nie to ładnie tak kopać kapsle tutaj przed samym stanowiskiem archeologicznym. Co masz? No? Ja cię proszę, mam grosza. Ja cię proszę, mam grosza. I tutaj jest to stanowisko. A tam ładnie powiewa polska flaga. Ludzie, znalazłem kartę pamięci. Ile tutaj jest? 32 GB Kingston. Ja cię chrzanie, ale tu będzie materiału. Tak. I myg ją do środka, zobaczmy co to tam jest. Tak, żebym swoje nie zgubił. Tak, może właściciela się uda znaleźć. Ciekawe czy będzie działała. No podrapana. Podrapana, ale to wiesz, miedziucha tam jest, no, tylko styki. Co my tu mamy? A tu jakieś brzydkie, zbereźne rzeczy i co? Ale ale rano, kurde, kartę 32 giga znalazłem. Pamiętam, kiedyś znalazłem i przeglądając ją, w sklepie znalazłem, komuś wypadła, tylko to była 4 gigowa i były zdjęcia jakichś dzieci i balkonu i poznałem, że to mój sąsiad. Znaczy może nie sąsiad, tylko... Też nie sąsiadka, tak? Starsi państwo. I oddałem tą kartę. No. Ale ani me, ani be, a nawet dziękuję nie usłyszałem. Ludzie, karta działa, tylko nie ma tam żadnych plików. I kurde, no, przed samym stanowiskiem archeologicznym. Zaraz koło płota, no. Może to jakiegoś archeologa. Kij wie. Ale to jest niemożliwe, nie? Znaleźć, kurde. I to przed płotem dokładnie, no. Czyli no może nie tu, a tam. Na karcie? No nie, na razie nic. Muszę na komputerze sprawdzić. Tutaj sobie procesor na kamieniu leży. Wygrzewa się. Chyba z komórki. Nie wiem, nie pytam. A właściciela tej karty, właścicielkę chyba się uda znaleźć. Tylko teraz kwestia, żeby siąść na komputerze i po prostu ogarnąć namiary do tej osoby. A to nie będzie chyba zbyt trudne w dzisiejszych czasach. Ja idę montować. Saper szykuje się na linę. Na razie oczywiście gada przez telefon. Chciałem go nagrać, jak jeszcze łazi tutaj na linie. W tym parku, gdzie jest pełno ludzi tam w tle. No ale się guzdrze chłopak, i to strasznie. Ale zobaczcie, jakie mam piękne stanowisko pracy. Solar, energia, laptop. Tu siadam jak pan i montuję. A ten tam tą linę dopiero będzie montował. O, już kapka jest. Dobra, także idę montować, idę zgrywać materiał. I jak się podobało, to pierdoły. I do następnego odcinka. Narta. Jutro będzie ten. Czesanie. Jak to się nazywa? Hałdy. Właśnie z tego zamku krzyżackiego. Jak archeolodzy kopią, to potem hałdy wywalają. I my to jeszcze będziemy sprawdzać wykrywaczami metali. Żeby wszystko było wybrane. Nara.